Ja na tym kanale pokazuję życie w Wielkiej Brytanii z mojej perspektywy. Zabieram Was w podróże z kamerą i pokazuję Wam świat. Moją pasją jest odkrywanie, moją pasją są tematy okołonaukowe. naukowe. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, jestem Marcin Szymański, a Wy jesteście na kanale Bez Ściemy. Nazwa kanału wzięła się stąd, ponieważ tutaj wszystko, co tu jest pokazywane i mówione, to jest po prostu robione bez ściemy. Moi drodzy, ten film zdecydowałem się nagrać, ponieważ ten kanał jest młody. W przeciwieństwie do prowadzącego. No, w każdym razie przybywacie tutaj. Codziennie przybywają tutaj nowe osoby, dlatego ja na razie w takiej formie będę prowadził ten kanał, że będę zapowiadał, co się będzie działo na tym kanale i co się ogólnie dzieje na tym kanale, aby nowe osoby już na wstępie mogły podjąć decyzję, czy chcą tutaj zostać na dłużej, czy po prostu, czy wam to nie odpowiada. Natomiast ja bardzo was zachęcam, wszystkich, bo was to nic nie kosztuje, żeby zostawić subskrypcję, a może zobaczycie coś, co naprawdę was zainspiruje. A więc od razu mówię, co tutaj się dzieje. Moi drodzy, ja na tym kanale pokazuję życie w Wielkiej Brytanii z mojej perspektywy, a ja mieszkam tutaj z synem i z żoną od 13 lat. I tak naprawdę pokazuję Wielką Brytanię taką, jaką no, nie zobaczycie w przewodnikach czy w internecie. Po prostu to jest mój punkt widzenia i chciałbym właśnie, żeby to było jakby jasne, że to jest mój punkt widzenia. I pokazuje tak naprawdę wszystko, co możecie sobie wyobrazić o wszystkich sferach życiowych, czyli pokazuje tutaj podróże, jedzenie, wizy, praca, biznes, edukacja. Mówię o wadach, zaletach. A ja mieszkam konkretnie w Szkocji, więc głównie skupiam się na Szkocji. Staram się jakby unikać polityki, chociaż no, jest to mało możliwe. Sami rozumiecie, opowiadając o jakimś kraju i unikać polityki, to nie jest takie proste, moi drodzy. I tak w ogóle chciałbym Wam podziękować bardzo, że subskrybujecie ten kanał. Osobom, które już zasubskrybowały, bardzo, bardzo dziękuję, bo dzięki Wam osiągnąłem wymagane przez YouTube kryteria dotyczące monetyzacji. Właśnie kilka dni temu YouTube zaakceptował mój kanał. Jako kanał, który będzie monetyzowany, czyli na moim kanale zaczęły być wyświetlane reklamy, dzięki temu ja jestem w stanie jakieś tam pieniądze z tego zarabiać. Oczywiście są to bardzo małe pieniądze na dzień dzisiejszy, ale tutaj nie chodzi o wzbogacanie się, tutaj chodzi o to, że z monetyzacji tego kanału ja przeznaczam pieniądze na rozwijanie właśnie tego kanału, czyli inwestowanie. Czyli będę inwestował w nowy sprzęt nagrywający, będę inwestował w podróże, no bo właśnie to jest drugi temat na tym kanale, czyli podróżowanie i nie tylko po Wielkiej Brytanii, ale po całym świecie. My z rodziną, czyli ja, moja żona i syn, podróżujemy w miejsca mało uczęszczane przez turystów, ale czasem też turystyczne i staramy się Wam pokazać świat, również taki, jaki nie zobaczycie w, w przewodnikach ani na innych kanałach. Także te pieniądze z monetyzacji tego kanału będą przeznaczane na podróże, na ulepszanie, właśnie na ulepszanie jakości tego kanału, czyli inwestowanie w jakiś sprzęt nagrywający. Na razie, jak powiedziałem, to są bardzo małe pieniądze, ale jestem Wam wdzięczny, bo to dzięki Wam ten kanał jest monetyzowany. Dlatego bardzo Was proszę, oglądajcie reklamy. Was to nic nie kosztuje obejrzeć reklamę, a mi pozwoli to na rozwój kanału. Yy, dzięki właśnie tym pieniędzom, pieniądzom, a na razie, yy, na razie pieniądze, jakie z tego otrzymuję, starczają przynajmniej na, yy, na jakieś przekąski yy, czy tam wodę mineralną, którą, yy, którą popijam w trakcie prowadzenia vlogów. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i jeszcze raz powiem, co tu się będzie działo. Czyli mówię tutaj o życiu w Wielkiej Brytanii z mojej perspektywy, mówię tutaj o podróżach, a konkretnie zabieram Was w podróże z kamerą i pokazuję Wam świat. A także mówię tutaj o tematach, które są powiązane z moją pasją to jest jakby trzeci element tego kanału a moją pasją jest odkrywanie, moją pasją są tematy okołonaukowe. Czyli archeologia, fizyka, kosmos, i mówi o tym w sposób taki prosty, zwyczajny, nienaukowy, po prostu jak ja to widzę. Jest to powiązane z podróżami, ponieważ no i my podróżujemy też do miejsc, które skrywają jakąś tajemnicę, które mają jakieś, jakąś historię dotyczącą starożytnych cywilizacji, czy tam rzekomego lądowania UFO. A więc no, mówię tutaj na przykład o starożytnych cywilizacjach, o ewentualnym życiu na innych planetach, o jakichś wydarzeniach w przeszłości, które powiedzmy są jakby przez historię przemilczane, ukrywane. Także mam nadzieję, że zainteresuje Was ta tematyka, że zainteresuje Was ten kanał i proszę Was bardzo o subskrypcję i like, jak Wam się podobało, i udostępniane. To była zapowiedź, co się będzie działo na kanale. A ja jestem Marcin, a Wy jesteście na kanale. Bez ściemy! you